wojsko i żołnierz jest od zabijania. Zabijania innych ludzi. Nie od parad, defilad, akcji jakichś likwidowania skutków klęsk żywiołowych, tylko jego podstawowym celem jest zabijać naszych wrogów. Jeden miał 23, drugi chyba 22 lata. To byli żołnierze nadterminowi. Niezawodowi. Twarzy tego jednego to chyba do końca życia nie zapomnę. Ten, co na kolanach go trzymałem. Ta twarz mi cały czas w oczach jest do dnia dzisiejszego. I mówię, przecież ja mógłbym być na jego miejscu. To była kwestia sekund. 700 metrów przejechaliśmy. Z chwilą, gdy ja siadłem. Przez jego stanowczość. On zginął, ja przeżyłem. Tak jakby spał. Żadnego wyrazu jakiegoś bólu, cierpienia. Nic takiego nie było. Tylko z tyłu mocno krwawił. Z głowy. Tył miał. Cały, a tutaj twarz była niezniszczona nic. I dźwięk. Takie charczenie, ale był świadomy, że jest ranny. Mówiłem, żeby nie spał i mówię, czy jesteś świadomy, że jesteś ranny. Nie wiem, czy to był odruch. Wtedy tak kiwnął, że chyba jest świadomy, że jest ranny. To tego nigdy nie zapomnę. Krótko ścięty. To już nie jest tak jak na początku, gdy była burza i musiałam naprawdę mu tłumaczyć, udowadniać, że to nie strzelają i nic się strasznego nie dzieje, kiedy kazał mi się chować pod łóżko i krzyczał, że się dzieje coś strasznego. Ale nadal to nie jest spokojny mąż, którego miałam wcześniej. I myślę, że nigdy już tak nie będzie. Przede wszystkim to jest już człowiek, który się nie śmieje. On się uśmiecha, ale już się nie umie śmiać. Bo nie jest sztuką wziąć broń i strzelić do kogoś. Tylko sztuką jest potem żyć z tym. Człowiek, jak jest młody, to myśli, że jest niezwyciężony. Jeszcze jak człowiekowi dadzą broń, młodemu, a nie do końca dobrze myślącemu, wydaje się, że jest też nie do ruszenia. Ale przychodzi taka chwila, że pada jakiś strzał i jest ofiara. Najstarszy syn, nie wiem dlaczego, ale dziś też służy wojsku. I również wybiera się na misję. Nie wiem dlaczego. Wiem jedynie, że nie jestem w stanie go powstrzymać przed tym. Aczkolwiek oddałabym wszystko, żeby tam nie leciał. I pomimo, że ja wiem, że ja nie zrobiłem tam nic złego. Nikogo nie zamordowałem tam. Nie zrobiłem nic niezgodnego z prawem. Ale to wszystko obciąża moje sumienie. Tylko moje. I to ja rano, codziennie, w łazience zastanawiam się, czy podnieść głowę i popatrzeć na siebie w lustrze, czy nie. Czy dać sobie z tym spokój.